momencie, kiedy startowaliśmy do tego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, żeby było coś, co wspólnie robimy i żeby zintegrować tych wszystkich ludzi, którzy przychodzą na te akcje. Przewidywaliśmy, że może to być atrakcyjne i że może przychodzić na to duża grupa ludzi, z tym, że ja osobiście nie spodziewałem się tego, że za każdym razem ci ludzie będą chcieli przychodzić. No jednak tradycyjna fotografia fascynuje, tym bardziej, że staje się teraz rzadkością, ponieważ weszła technologia cyfrowa i ciemni uczy się tylko w specjalistycznych placówkach, jak uczelnie wyższe, szkoły podyplomowe czy jakieś akademie, no nie mają jakichś rozszerzonych kursów fotografii klasycznej, więc ludzie też nie mają dostępu do tego szerszego. I już teraz dla młodych ludzi fotografia, która powstaje na papierze na przykład, czy na negatywie, czy fotografię, którą można oglądać bezpośrednio po oblaniu odczynnikiem chemicznym, no to to jest coś niezwykłego, coś dziwnego na pograniczu właśnie takiego czarnoksięstwa, trochę magii, prawda? Wchodzi się do ciemni i wychodzi się nagle z obrazem. Druga rzecz jest taka, że no jednak pudełko tekturowe, które sobie ludzie wcześniej składają jak origami, jest mało wiarygodnym przedmiotem. Po prostu ludzie myślą, że to nie wyjdzie. Jak to funkcjonuje? To nie ma prawa funkcjonować. To jest zbyt proste. A jednak właśnie. To jest też taka fotografia dla osób uważnych i cierpliwych, bo łatwiej by wam było i może jeszcze więcej ludzi by się do was przyłączyło, gdybyście właśnie powiedzieli, weźcie cyfrówki, efekt widać od razu. A tymczasem? Z tą natychmiastowością to wcale tak dużo nie odbiega to nasze pudełeczko, bo gdybyśmy zorganizowali ciemnię w miejscu, gdzie jest to fotografowane, to mogliby oni wejść do ciemni i natychmiast wywołać tą fotografię, więc to jest kwestia 10 minut i zobaczyliby efekt. Z tym, że technicznie jest to niemożliwe, żeby taką dużą grupę od razu jakoś tam ogarnąć, żeby oni wszyscy natychmiast mieli tą fotografię. I dlatego te zdjęcia się pojawiają dopiero po kilku dniach. Ale czy to byłoby zabawne, jakby to było zrobione cyfrowym aparatem, chyba nie byłoby to atrakcyjne, tak jak jest atrakcyjne tym pudełeczkiem. Choćby właśnie z tego względu, że jedną z rzeczy, która jest też motorem napędowym ludzkich działań, która jest powodem fascynacji i pobudzania wyobraźni, jest właśnie tajemnica. Tajemnica na bardzo wielu płaszczyznach. Akurat tutaj mówimy o fotografii i o obrazie utajonym, którego nie widać, który powstaje bez ingerencji. My tego nie widzimy. Ta reakcja zachodzi na materiale światłoczułym dzięki promieniom światła. I on się ujawnia dopiero w określonych warunkach, w pewnym momencie. Jest ten moment ciągle oczekiwania między właśnie tym obrazem, który wiemy, że teoretycznie powinien powstać, a momentem jego ujawnienia. Nie ma tego w fotografii cyfrowej, ponieważ to jest fotografia, której efekty widzimy od razu, natychmiast po naciśnięciu spustu migawki. Jaka jest rola Lublina w tej fotografii? Kiedyś powiedziałam, że Lublin jest tłem dla tej fotografii, ale to jest nie do końca prawda, bo on jest tłem, tematem, zaczątkiem. Nie powiem, że końcem, bo na pewno będziemy ten projekt robić jeszcze wiele, wiele razy w takiej czy zmodyfikowanej formie. Miasto jako przestrzeń, którą zwracamy, górnolotnie może brzmi, ale zwracamy mieszkańcom tego miasta. Udział w naszym projekcie głównie biorą lublinianie. Nie zawsze są to osoby, które do tej pory były miłośnikami fotografii i skorzystały z kolejnego momentu, aby wziąć udział w jakimś przedsięwzięciu fotograficznym. Są to osoby, które rodzinnie, wspólnie, koleżeńsko bądź indywidualnie przyszły, zapisały się na projekt, zainteresowały się, wiedząc o tym, że będziemy patrzeć na miasto, będziemy tworzyć obraz miasta. I to nam się udaje już drugi rok z rzędu i obrazy są coraz ciekawsze. Za każdym razem zaskakują nas, organizatorów, zaskakują fotografów, którzy wywołują te fotografie, no i przede wszystkim uczestników, którzy są naprawdę, mogę nawet powiedzieć, w niebo wzięci wynikami, nie poddają się nawet, kiedy te fotografie nie wychodzą tak perfekcyjnie, jakby sobie wyobrażali to. Zawsze mówią, może następnym razem, kiedy będzie następne spotkanie. Ponadto my dodajemy jeszcze do tego samego fotografowania zawsze temat. Chcemy, aby to była historia, dajemy pewną narrację, bo bez tego te obrazy byłyby puste, byłyby kolejnymi pocztówkami w takiej lub innej formie przedstawionymi. My jednak spotykamy się po to, aby na ten Lublin spojrzeć z jakiegoś aspektu, dodać kolejny rozdział do historii Lublina.